Stwierdziłem, że bardzo dużo się teraz mówi tak o Trójmorzu, więc zrobiłem tutaj próbę porównawczą pomiędzy tymi koncepcjami do Międzymorza i do Trójmorza. Tak naprawdę to profesor już bardzo dużo tutaj powiedział. Ja tylko bym chciał dopowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, która też może odpowiedzieć na te pytania do pana profesora Grotowskiego. Tylko sobie znajdę tutaj właśnie ten fragment Arona, który definiuje power i w jego definicji power jest pojmowany jako zdolność do czynienia, tworzenia lub niszczenia. I tutaj wydaje mi się, że tutaj się znajduje odpowiedź na ten apel pana profesora, żeby też nie zapomnieć o tej jednostce, bo jednostka jest tym motorem napędowym społeczeństwa, które później przetwarza swoją moc socjologiczną w oparciu właśnie o tą jednostkę, ale nie wyobrażam sobie, jak na przykład zbadać tą jednostkę w kontekście na przykład państwa. Gdybyśmy musieli to państwo rozebrać do 38 milionów teraz Polaków, każdego zbadać i dopiero z tego wysnuć pewne jakieś wnioski. Ale to jeszcze jest szersza dyskusja, ten wątek. Myślę, że tutaj warto zwrócić też na ten fragment Arona i wziąć go pod uwagę. Wracając do tematu naszej prezentacji, postaram się bardzo krótko to zrobić, to będzie mi bardzo ciężko. Najpierw zacznę od tej krótkiej charakterystyki Interni Międzymorza, historyka polityczna, która była wysuwana przez Józefa Piłsudskiego już przed pierwszą wojną światową. Tak naprawdę miała być to opowieść na przeciwwagę imperialistyczną Rosji i Niemiec, żeby nie były zagrożone nasze byty państwowe, nasza niepodległość. I był to tak naprawdę projekt, który zakładał utworzenie federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej, który miał obejmować tak zwane morze ABC, czyli teren pomiędzy morzami Adriatyckim i Morskim. Tak. W sumie obejmował na tamte czasy 10, niektórzy wskazują 11 państw, zależy czy Finlandię weźmiemy pod uwagę. Ja tutaj przygotowałem wyniki badań z Finlandią i bez Finlandii. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to koncepcja, która tak naprawdę przez Konfederację Polski Niepodległej została przyjęta za oficjalną koncepcję geopolityczną, co ma swoje odzwierciedlenie w hipotezie podjętej na 4. Kongresie KPN w Warszawie 1992 roku. Jest to bogata literatura, na ten temat tutaj przywołałem niektóre tylko pozycje. Zainteresował mnie też jeden fragment Pała Renera, który stwierdza wprost, że koncepcja Piłsudskiego obejmowała nie Polskę narodową, lecz wielkie imperium wschodnie, ogarniające ziemię Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, imperium od Białego do Czarnego Morza i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To też jest, mi się wydaje, odpowiedź na to pytanie, które padło już wcześniej w dyskusji generalnej, głównej o tą Litwę środkową. Także to była koncepcja, która przyjmowała właśnie zjednoczenie tych narodów, utworzenie jednego wielkiego imperium wschodniego na terenie właśnie pomiędzy tymi trzema morzami. Jeżeli chodzi o Trójmorze, tam mamy ideę polityczną, tutaj mamy tak naprawdę inicjatywę gospodarczo-polityczną, która niejako jest włączona, albo nawet niesłusznie też jest podpinana po ideę właśnie Międzymorza, to nie jest to samo. Trójmorze, współpraca gospodarcza, która później się przerodziła we współpracę gospodarczo-polityczną pomiędzy państwami, obejmuje 12 państw na dzień dzisiejszy. Odbyły się już 3 szczyty. Ostatni szczyt był w 2018 roku we wrześniu w Bukareszcie. Tutaj cechy charakterystyczne postaram się wypisać który z tych poszczególnych szczytów obejmuje. I teraz przechodzimy już do twardych danych. Uważam, że dobra nauka czy falsyfikacja teorii powinna się odbywać w oparciu o dane, czy to jakościowe, czy ilościowe. Wtedy możemy odpowiedzieć, czy teoria ma sens, czy nie ma sensu. Możemy dalej rozwijać, lub ewentualnie je oceniać. Żeby w ogóle zbudować nasz wynik, musimy od czegoś wyjść. Tutaj akurat bym się opierał o ten profesora Sułka, żeby do niego coś postawić, musimy zebrać pewne dane. Jeżeli chodzi o potęgę ogólną, to mamy
pewien konstans modelu, to jest powierzchnia. I tutaj zaznaczyłem kilka ciekawych charakterystycznych rzeczy, jeżeli chodzi o polutność. Tutaj zrobiłem porównanie między 1992 rokiem a 2017. I też trochę wziąłem pod uwagę 2008 rok. Dlaczego? Dlatego, że dopiero od 2008 roku mamy pełny katalog państw. Niektórych państw przed 2008 rokiem nie było. Dlatego te dane za 1992 rok mogą być niepełne, dlatego że chociażby na przykład Bank Światowy niektóre dane nie podaje. Nie możemy ich uzupełnić nawet, więc nawet Fundusz Walutowy też nie podaje tych danych. Dlatego trudno robić pewne estymacje. Możemy przyjąć własne jakieś tam dane, ale nie chciałbym tutaj już ingerować. Jeżeli chodzi o ludność, zobaczmy, jakie są spadki pomiędzy 1992 rokiem a 2017, chociażby na przykład Litwa, Łotwa, Polska straciła 1% ludności. Jeżeli chodzi o różnicę między 2008 a 2007 rokiem, to jest spadek około 40% ludności. Ciekawostką jest PKB. Jeżeli zrobimy porównanie na tych samych okresach 1992-2017, zobaczmy, jakie są wzrosty PKB poszczególnych państw. A analogicznie 2008-2017 już te pozyski nie są takie same, albo wręcz idziemy w całkiem innym kierunku. Po prostu dołujemy w dół. Idziemy w dół. Powierzchnia jest stała. Przyjmuję, że ona po prostu się w czasie, w którym badamy się, zmienia. Dlatego jest przyjęty w kolejnym roku. Jeżeli chodzi o potęgę militarną, mamy tam z kolei inne czynniki, które wpływają na wynik końcowy. To są wydatki wojskowe, ilość żołnierzy zawodowo czynnych i również stała powierzchnia jako konstans. I tutaj też widzimy pewne ruchy bardzo wysokie. Niektóre sięgające nawet 1000%. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy 1992 a 2017 rokiem. Tak samo bardzo wysokie są zmiany, jeżeli chodzi o wydatki wojskowe między 2008 a 2007 rokiem. To wszystko wpływa finalnie na efekt, jakim jest właśnie nasz wynik, czyli na finalne nasze podejmę, to sobie za chwilę zobrazujemy. Jeśli będzie jeszcze zdążyć, Łukaszu, szybciej jeszcze. Tutaj oczywiście charakterystykę do Trójmorza już nie będę omawiał, mogę udostępnić prezentację, ewentualnie też możemy porozmawiać. Tutaj zrobię taką tabelę porównawczą, jeżeli chodzi o procenty. Można sobie zobaczyć, jak się kształtowały procentowe zmiany w aspekcie ludności, PKB, wydatków wojskowych czy żołnierzy. Tutaj zrobiłem kilka ciekawych wykresów, bo uważam, że są bardzo ważne pod względem zmian demograficznych poszczególnych państwa. Widzimy, przyjąłem 1992 rok jako 100 i widzimy, jakie są zmiany. Niektóre państwa bardzo mocno pikują w dół, ale są też państwa, które rosną w siłę, jeżeli chodzi o populację. I teraz jak ta Polska na tle państw między morzem i Trójmorza w świetle tych syntetycznych artykułów tutaj naprawdę się kształtuje. Model, który tutaj profesor przytoczył, nie będę omawiał. Potęga ogólna, potęga wojskowa, potęga geopolityczna. Uwzględniłem tutaj wszystkie trzy. To jest potęga ogólna wyliczona. W 1992 roku, jak się pozycja państwa na podstawie tej potęgi ogólnej kształtowała, widzimy Polska, Ukraina, Finlandia, jeżeli bierzemy pod uwagę w tym wariancie z Finlandią, Węgry, Rumunia, Czechy. 2008 Polska, Ukraina, Rumunia, Finlandia, Czechy i tak dalej. 2007 Polska, Rumunia, Finlandia, Ukraina. Na to względy geopolityczne. Raczej tutaj większych ruchów nie mamy. Jeżeli chodzi o potęgę militarną, tutaj nastąpiła troszkę roszada. W 1992 roku była to Ukraina, Serbia, Polska była na czwartym miejscu. W 2008 roku Polska objęła przywództwo i do tej pory pod tym względem sprawuje władzę, że tak pod względem potęgi militarnej w grupie tych państw. Jeżeli chodzi o potęgę geopolityczną, ta sama sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że potęga militarna w istotny sposób wpływa na potęgę geopolityczną. Niejako możemy powiedzieć, że ona podwójnie jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o przewidywanie potęgi geopolitycznej i to też ma swoje odzwierciedlenie na rynku. Tak się kształtowała potęga ogólna państw od 1992 roku do 2017 roku. Dla wyliczeń przyjmowałem świata jako 100, czyli można przyjąć 100%.
to powinny być podane procentowe udziały poszczególnych państw. Tak samo potęga militarna. Widzimy, że ona już jest bardziej zdynamizowana w dłuższej perspektywie. Tutaj oczywiście można mieć zastrzeżenie do danych, dlaczego są takie skoki. To wszystko wymaga badania, sprawdzenia, dlaczego są takie wolne do tych danych. I tutaj widzimy, jak to się przekłada na potęgę geopolityczną, którą my przyjmujemy, że w pewnym sensie jest średnią arytmetyczną potęgę geopolityczną między militarną. I tak samo potęga Trójmorza. Potęga państwa morza, potęga ogólna. W 1992 roku mieliśmy prawie już Polska, Austria, Węgry, Rumunia. W 2008 Polska, Austria, Rumunia. Mniej więcej ten układ się powtarza. Jeżeli chodzi o potęgę militarną, co ciekawe, mieliśmy na pierwszym miejscu w 1992 roku Chorwację. Druga była Polska, Rumunia. W 2008 roku Chorwacja spadła na 8 pozycję pod względem potęgi militarnej. Jeżeli chodzi o potęgę geopolityczną, mniej więcej układ jest państw, tych samych, jeżeli chodzi o potęgę, o pozycję na bazie potęgi geopolitycznej. Tutaj pominę te aspekty, dlatego że chciałbym jeszcze tutaj właśnie przejść na grupę państw. Tutaj zrobię podsumowanie pewne, właśnie w kontekście tych idei czy inicjatywy politycznej. Niebieska linia to jest potęga ogólna Polski. Dwie pierwsze od góry to są idee Międzymorza. Pierwsza jest z Finlandią, druga jest bez Finlandii, a ta żółta taka linia to obrazuje nam potęgę w koncepcji Trójmorza. Jeżeli chodzi o potęgę militarną, tak samo. Tutaj jest słabo widoczna Międzymorze z Finlandią, druga jest Międzymorze bez Finlandii, Trójmorze i dla porównania jest potęga militarna Polski. I tak samo geopolityczna. Widzimy, że mniej więcej ten układ się powtarza. Zostały 2 minuty. Już tym powoli. Tutaj zrobiłem tabelę wygranych i przegranych na bazie potęgi ogólnej w 2017 roku w stosunku do 1952 roku. Świat przyjechał również za 100. Najbardziej w tym okresie zyskała Rumunia, bo aż prawie 71%, bo tutaj będziemy w skrócie wydobywać jeszcze mniejsze. Czechy 46%, Słowacja 45% zyskała potęgi. Polska 34%, Macedonia 25%. To najbardziej przegrany w grupie państw wybranych. Ukraina, która straciła 44% swojej potęgi ogólnej, Finlandia 24%, Białoruś 8%, Węgry niecałe 10%. Podsumowanie. Jakie wnioski? No wychodzi nam na to, że Polska jest naprawdę krajem dominującym, czy to w jednej czy drugiej koncepcji. Jedną z przyczyn, która w istotny sposób, moim zdaniem, wpływa na potęgę ogólną, to jest właśnie demografia, która pikuje w dół. Widzieliśmy procentowe zmiany w 2017 roku. Musimy sobie odpowiedzieć tak naprawdę, co dalej z tą demografią, jak się ratować, abyśmy nie polecieli całkiem. Bo to jest jednak istotny czynnik. Wobec tej jednostki, bez tego człowieka, państwo tak naprawdę nie stworzymy. Musi być co najmniej dwie jednostki, dwóch ludzi, żeby stworzyły, żeby ci ludzie stworzyły jakąś wspólnotę. Jeżeli mamy wspólnotę, to dopiero możemy tworzyć rodzinę. Z rodziną możemy tworzyć szersze grupy, w ten sposób dopiero tworzymy państwo. Drugą z przyczyn, jaką wpływa na pozycję międzynarodową, to sami też mogłem powiedzieć, że potęgę badanych państw, jest także spadek PKB. Czyli to nie jest tak, że my tylko rośniemy, chociaż ekonomiści powiedzą, że PKB cały czas rośnie. Popatrząc w dłuższej perspektywie, no realnie można powiedzieć, że on cały czas rośnie. Ale widzieliśmy też i widzimy duże spadki pod tym samym. Także ten rozwój gospodarczy, mimo że on cały czas trwa, idzie do przodu, to nie ma to przełożenia na wyniki państw. Czas nam się skończył już. I
I tutaj mamy podsumowanie państw największych wygranych, największych przegranych. I ostateczny wniosek tej prezentacji, że największy potencjał na bazie potęgi ogólnej militarnej do obserwatycznej posiada grupa państw, gdy między to wzmożą, czy to z Finlandią, czy bez Finlandii, w Trójmorze ma ten potencjał trochę większy.